Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Dark Souls 2, Mglista Wieża, część drugiego DLC, Crown of the Ivory King, idziemy dalej, nie, wcale nie idziemy dalej, tu jest zamknięte akurat. Nie wiem, tutaj sobie między odcinkami otworzyłem skrzyneczkę, bo tutaj była, ale koleś mi ją zniszczył. Moment, nie, czy na pewno tutaj, czy mylę pomieszczenia? Bo tutaj łudząco podobne pomieszczenie jest z drugiej strony. Ale nie no, chyba nie będziemy wychodzić. Nie no, nie o to mi na pewno chodziło. Nie, okej, pchnijmy to troszeczkę do przodu, bo między odcinkami biegałem i nie mogłem się dostać nigdzie dalej, bo tu jest mgliste przejście. A takie przejścia zostawiam na odcinki, typowo. Więc od razu. Ej, tak bez pomyślunku trochę. No, uff, dobrze, że na bossa się nie teraz nie wkopałem. Z tej strony pewnie to mi blokuje możliwość przeskoczenia, ale tutaj ściana... Nie, za nią nie kryje się tajne, ukryte przejście. Tutaj na to mógłbym wejść, aczkolwiek zobaczmy najpierw plamę krwi. Rzucasz tutaj... Tutaj zaklęcia? W kogo? Chyba, że tam na dół gdzieś. Nie, serio, jak tam... Moje wejście tutaj się skończy. Nijak. Nic się nie dzieje. No dobra, to w takim wypadku tu? Tutaj też kicha, tu nic się nie dzieje. No dobra, to w takim wypadku może gdzieś na dół mogę skoczyć stąd? Nie. Okej, okay, no to z drugiej strony, no bo serio, troszeczkę moje możliwości pójścia gdziekolwiek się teraz zamieniły. Tu na szczęście woda. Ej, ale też zejście w dół. Dobra, ale jeszcze wybadajmy, czy tutaj na pewno nic się nie da zrobić z tą częścią. Nie. No dobra, no to drabinka w dół pozostaje. Czyli co, schodzimy na samo dno tej wieży? Okej, okay, dobra, ale kolesia z beczką się nie boję, bo póki go nie uderzę, nic się nie stanie. No chyba, że będzie chciał atakiem samobójczym mnie rozwalić. Ej, moment, moment, mam pomysł. Koleś, sprawdź dla mnie tą zapadnię, czy to jest na pewno zapadnia. Nie, dobra, może za chwilę jeszcze najpierw tutaj delikatny exploring. Co my tu mamy? Bo zauważyłem, że wy w nagraniach macie zdecydowanie lepsze oświetlenie niż ja mam. Coś, co dla mnie jest totalną ciemnią, dla was może być po prostu pomieszczeniem, w którym jest mało światła, ale wszystko widać mimo wszystko. No właśnie, więc się nie dziwcie, że czasami, że czegoś nie widzę, a wy widzicie bardzo dobrze. Okej, okay, więcej beczek. Ale poza tym nic. Okej. Okay. Rozrzeżony klejnot życia. Ej, tam widzę... O, shit, jakiegoś dużego gościa. Tam widzę... O, tam wbijemy tej pani klina. Ale to jeszcze nie teraz, to może za momencik. Nie, serio, może coś tutaj jest ukrytego. Kurczę, no nie na tej ścianie, okej, okay, ale może na drugiej. Też nie. No dobra, no to można klejnot ich sobie dziabnąć. Teraz tak, co my tu mamy? Tutaj. Ale czy jesteś pewien? No, dobra. Okay. No tak, ładnie tutaj. Zważywszy na to, że od razu... No, ładny gangbang. Okej, okay, może uda mi się clean chociaż wbić. O, może nie konkretnie teraz. No, tutaj trzeba będzie zejść. Nawet nie podniosłem przedmiotu, ale co to jest za zakapior? Czemu leci mu ogień z barku? Co on tam ma? Nie mówcie, że ten bycz łeb zamontowany, który widzieliśmy wcześniej, który zionie ogniem. Ten, który jest, robi tutaj za pułapkę. No nie, no niemożliwe, aż tak bardzo by chyba nie polecieli, nie? Żeby zamontować coś takiego gościowi w ramach naramiennika. O, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Zaraz tam się wybieramy znowu. No, mam nadzieję, że takiego łuba faktycznie nie ma. Nie, tutaj zamknięte, nie ta strona, piecho, nie ta strona. Trzeba iść tu. No sorry, nowa lokacja, jeszcze nie mam wszystkiego obadanego dokładnie. Więc mogę delikatnie błądzić. No tutaj na dół, to się nie zmienia cały czas. Ale tutaj już wcześniej była zapadnia. Czy może na przykład z tej strony... A ja może jakby tak ciebie wepchnąć? O kurde! No dobra, to nie było chyba mądre, ale przynajmniej podniosę przedmiot. Dobra, coś zawsze zrobiłem, coś dobrego. Okej, wbijmy je klina. Tak, chcę wbić klin tutaj. Ej, jestem nietykalny teraz? Łee, to pięknie, dobra. To wiele łatwiej mi będzie później, jak tu wejdę. Oj, nie. A jednak lipa.
I nie mówcie, że straciłem teraz ten fragment duszy, który ona by po sobie zostawiła. Bo jeżeli tak jest faktycznie, to obawiam się, że mi będzie brakowało jednego kawałka, żeby później złożyć z tego całość. No nie, no nie róbcie mi tego. Nie, bez przesady. Jak już jestem nieśmiertelny wbijając klin, no to chyba powinienem być nieśmiertelny do końca. Aha, a poza tym nie podniosłem duszyczek swoich. No, chyba. Nie, na pewno? Nie, raczej taką małą kwotą, która nawet nie była dziesiątką, ani nawet... chyba nie, tam nie, parę tysięcy tam było jednak. A 10 tysięcy chyba jeszcze nie. No dobra, jeszcze raz. Ciebie wepchnijmy. Nie, ciebie nie idzie tam wepchnąć normalnie. Musisz sam zeskoczyć. Dobra, może jednak innym wejściem. To czy zejściem. Tutaj na dół, gdzieś. No tak chyba będzie najlepiej. Czemu te drzwi cały czas są zamknięte? Przecież ja tu wchodzę nagminnie. Cały czas praktycznie. Ej, ale mamy po prostu drabinkę. Okej, okay, jak zejdę troszeczkę na niej... To oni już? Aha, oni już. No dobra. No to to można zrobić lepiej. Nie, nie mówię o tych gościach z beczkami. Ich trzeba zostawić wręcz. Ale... Można za to namierzyć kogoś z dołu. Przynajmniej spróbować. No właśnie, w ten sposób. I może zatruć na przykład? Jeżeli się da. Zatruć kościotrupa oczywiście. Aha, chyba kiepsko. No ale jeżeli jedna... O, proszę bardzo, jest zatruty i szybko z niego schodzi życie. No dobra, jeszcze weźmy słoneczne ostrze. Jakby co? Tarcza, miecz, wszystko gotowe. Dobra, koleś zginął. I jest i dusza, jest i wszystko tutaj, dobra. Są duszyczki. Jest dusza Nadi, dobra, spoko. Już myślałem, że to straciłem bezpowrotnie. Na szczęście nie. Okej, okay, coś eksplodowało. Nie wiem kompletnie co, ale dobrze wiedzieć, że moja słoneczna broń teraz zabija ich jednym ciosem. Ej, ty podpalasz swoich nawet? O kurde. Dobra, muszę się oddalić. I się napić, bo zginę. Może teraz tutaj się uda jakoś przemknąć? Tak, udało się. Dobra, może najpierw mniejszych, żeby później móc swobodnie się z dużym pobawić. No czemu to nie weszło? No, dobrze, chociaż ten drugi cios. A, sorry, jest jeszcze jeden, ale tego na szybko. Okej, okay, czemu stoisz tak z boku, kolego? Nie rozumiem, czemu zastygłeś teraz, ale w sumie to bardzo dobrze. Bo bezproblemowo będę mógł cię wykończyć. Nie, serio, co mu się stało? Konsternacja go dopadła, że zabiłem wszystkich jego współbraci i chodzi trzech gości z beczkami, tak nic tego, nic owego. Że wskoczyli za nim, też za mną tak właściwie. Bo oni już tutaj na dole byli. No nie, no nie wiem, ale fajnie, że to pomogło. Dzięki temu bez uszczerbku na zdrowie. Nawet mogłem niespełnym życiem podejść do tej walki z nim. Pomogłem klejnocika użyć oczywiście. Czy tam klejnociku, no ale po co? Jak on stał i się nie ruszał, jak ostatni kretyn. Jak słup soli stanął, tylko ział ogniem. I faktycznie nie przyjrzałem się. Bo wleciał mu na pewno z barków ten ogień, ale czy zamontowali tam te dwa łby, tego nie wiem. Dobra, kolejne zwłoki. Dużo ich tutaj, naprawdę. Jakby mieszkańcy podjęli walkę przed inwazją. Raczej bez problemu. Zwłaszcza, że dopiero co się pojawił. Ej, ło, jeszcze żyje. A tu mnie zaskoczyłeś, kolego, ale pozwól, że ci dobiję. Skrócę twoje cierpienia. Co my tu mamy? Dużo odłamek tytanitu, 5 sztuk. Wysuszony korzeń raz, migoczący tytanit dwa razy. I kukła człowieka raz. Całkiem przydatna zgraja przedmiotów. Nie no, całkiem przydatna zgraja to była z nich, a to są po prostu bardzo przydatne przedmioty. Walka bezpośrednia, walka dystansowa. Stanowisko strzeleckie, uważaj na atak kleszczami. Czyżby, faktycznie. O kurde, dobra. Ktoś tam trzaska mrokiem. Warto się wycofać. No przestań się turlać, kurde, bo się boję. Że ktoś tu zaraz się pojawi. Okej. Chyba mogę wychylić się i troszeczkę szybciej tutaj przebyć ten teren. A, atak kleszczami. Może chodziło o ciebie. Czy ty miałeś być jednym z tej dwójki kleszczy? Okej, ten w kurumienka oczywiście będzie trafiał.
Tam taki mały. Nie możesz trafić. A kurde, spadł, no. Czyli, ej, ale chyba nie zginął. To znaczy, że tam na dół można zejść. I pewnie zaraz tam zejdziemy. Ej, kurde, kto? Kto i skąd? Kto i skąd? Kto i skąd? O, shit! O, shit! Dobra, nie wiem skąd ten koleś się nagle wziął tam. Ale bardzo niefajnie mnie zaskoczył. Nie lubię takich niespodzianek. Kiedy myślę, że już praktycznie wyczyściłem całe pomieszczenie, a to właściwie cały obszar, bo ciężko to nazwać pomieszczeniem, kiedy jesteśmy na otwartej przestrzeni, a później nagle atak w plery, siekierą. No nic fajnego, uwierzcie, nic fajnego. Dobra, co my tu mamy? Kolejny czarownik, więc pewnie to on zaklęciem mnie trzasnął z daleka. Więc szybko ukrócić jego haniebny proceder. Dobra, i coś zostawił ponadto. Jak? Maska czarownicy oparów. Więc widzę, wybitnie w Dark Souls 2 czarują tylko kobiety. C. Co daje? Maska noszona przez czarownicę oparów, gdy stary żelazny król zatonął w lawie, do krainy przysłano wielu ludzi, by eksplorowali, czy eksploatowali bardziej, bogate złoża żelaza. Wkrótce jednak napotkawszy dziecko mroku, stracili oni odwagę i wszyscy poza najwytrwalszymi zmienili się w sługi czarnej mgły. Jak to wygląda? Kiepsko, przynajmniej na mojej twarzy. To jednak lepiej maska. Widzę, ta sama praktyka, co w GTA Online została nawet tutaj. Dobra, weźmy przedmiot, chyba nie ma sensu czytać. Stanowisko strzeleckie. No mógłbym, ale nie chcę. Wolę zmierzyć się z problemami face to face. Dobra, tam nie przejdziemy na drugą stronę. Więc drabinka. I nie ma co się rozglądać, zejdźmy szybciej. I kolejne mgliste przejście. Dobra, najpierw ty. O kurde, pomyśleliśmy o tym samym, ale ja cię wyprzedziłem chyba o ćwierć sekundy dosłownie. O kurde, dobra. Łucznik, trzeba uważać. To dziob raz, o kurde. Dziob dwa. Co on chciał zrobić? Co on chciał zaatakować? Może zniszczyć mi drabinkę. No mógł być taką świnią. Mógł próbować przynajmniej. No dobra, ale większą świnią jest ten. Zdradziecki atak w plecy wyprowadzając. Dobra, wiecie co? Że ledwo co uniknąłem teraz śmierci. Bo prawie tym pchnięciem bym je sięgnął. No dobra. Nie ma się co bawić z nim. Trzeba backstabem to załatwić. To jest pewna broń na każdego przeciwnika. No dobra, za wyjątkiem bossów. Okej, ale tu już nie ma co uderzać. Wystarczy się przeturlać. Przedmiot? Nie. Dobra, maga zaraz poskładamy najpierw to. Oj, tu mu się wybitnie nie trafiło teraz. O kurde, dobra, ma kolegów. Jak wszyscy tutaj, oprócz mnie. Okej, to klejnot raz, bo on już pewnie idzie. A jeżeli nie idzie, to zaraz przyjdzie. A jeszcze jesteś ty, dobra. Dzięki, że skróciłaś dystans, kobietko. Jeżeli faktycznie jesteś kobietą, bo sądząc po opisie, no tak faktycznie jest, ale... Sylwetka taka trochę smukła, ale jednocześnie mogłaby być męska. Kolejna duża dusza. Nie będę musiał przynajmniej później używać duszy bossów. I bohatera jeszcze. No, tutaj wielu dzielnych ludzi straciło życie. Ciekawe czemu? Przecież aż tak ciężko nie było. I kolejna wielka dusza bohatera. Albo dusza wielkiego bohatera jeszcze lepiej brzmi. Dobra, tam się raczej nie dostaniemy na te głazy. Więc faktycznie, mgliste przejście, ale tam widziałem wiadomości i inne ścieżki, no można spróbować podejść, ale... Przeczytajmy. Bezcelowość. Co, bezcelowość tego zejścia? O, to są schody na dół? Tak, pewnie, że to są schody. I nawet przejście, które jest otwarte. Okej, dobra. To chapnijmy ten przedmiot może. Czysty kamień. Może kiedyś będę potrzebował, jak coś skopię. A z tej strony? Tajne, sekretne przejście może? Mac? Nie. Ściana wymacana należycie. Przedmiotu ani drzwi nie było. Dobra. Może za chwilę. Może jednak to mgliste przejście najpierw. Cholera. No nie, no bossa raczej nie będzie, nie? Uff, dobra, na szczęście nie. O, duża arena.
Ale niezbyt dużo na walkę, niezbyt dużo na walkę. To pewnie idzie rozwalić. Tego już pewnie nie. Bardzo wybiórcze rozwalanie otoczenia tutaj ma miejsce. Ej, to mi wyglądało na sekretne przejście? Nie. Nie wiem, czy to moja paranoja. Ej, jest i ognisko. Dobra, świetna sprawa. Że można swobodnie to eksplorować. Oj, kurde. Niepotrzebnie usiadłem jeszcze. Jeszcze niepotrzebnie. Miałem całe 7 estusów. Mogłem jeszcze delikatnie bardziej poeksplorować. Okej, ale przedmioty pozbierać można. Wręcz, kurde, trzeba. Dobra, magiczny kamień. Mam nadzieję, że tu woda tylko. Okej. Jak dostać się na drugą stronę? Aha, tam trzeba wejść drabinką. Dobra, co my tu mamy na dole? Dużo beczek. Zapowiada się ekscytująca eksplozja. No bo jest tam zejście na dół jakby co, ale okej, zanim tam pójdziemy, to jeszcze tutaj delikatnie trzeba sobie pobiegać i pozwiedzać. Może tu? Nie, tu raczej na pewno ze skoku nie ma, ale już przedmiot jest. Kwarcowy pierścień zaklęcia plus 3. Co to daje? Gromu plus 3. Ukąszenia, wzmacniania, popiołów, rozpraszania, ostrzy, kamienny, ochrony życia. Czy któryś z was tutaj? Ej, pieśń starożytnego smoka. Okej, dobra, dobra. Nie no, szukamy jakiegoś plus 3, plus 3. Nie, nie, O, było, było, ale to jest pierścień mroku. Zwiększa obronę przed mrokiem. Oj, przed błyskawicami. Przed ogniem. Zwiększa obronę fizyczną. Pierścień życia. Okej. Ej, nie, no gdzie on jest? No bez skitu przeleciałem wszystkie od góry do dołu. Złego oka, chciwy wąż. Obrączka północy. Zwiększa liczbę. Aha, no to nie, spokojnie. Na razie nie zależy mi na liczbie zakręć. Lazurowy sygnet z klejnotem skraca czas rzucania zakręć. Wydłuża czas ich trwania. No nie no, faktycznie nie ma chyba pierścienia z zaklęcia, czy tam jakiś tam, plus 3. No jadę po kolei. Serio. A może... Ej, no jest, tutaj kwarcowy pierścień. Zwiększa obronę przed magią. Kurczę, jak spotkam jakiegoś czarownika, to poważnie rozważę możliwość założenia takiego pierścienia. Dobra, tylko wodę tu przechowują, a tutaj... Duet! Aha, więc nie może rozbić gardy. Takich oto waz z wodą. Czyżby? Przed tą kłamca. No bo to nie jest iluzoryczna ściana, ale też nie ma wiadomości. Więc może autor ją usunął po prostu. Kurczę, rozwalę wszystkie. A co tam, nie będą mieli co pić pod moją nieobecność. Nie, ale serio, oprócz ogniska i zejścia w dół tutaj nic z grubsza nie ma. Okej, no to eksplorujemy z powrotem tą lokację. Trzeba zejść tam na dół. Aha, ale sorry, zapomniałem. Wy już tu jesteście na nowo. Niestety. Okej, tutaj może... Faktycznie na drugą stronę już przechodzić. Kurczę, zbyt wiele tam nie będzie pewnie. Oj, żebym nie spadł teraz, bo jak widzicie, cisnę sprintem. O kurde, zabójca Maldron teraz, w tym momencie konkretnym, w którym miejscu? Gdzie on jest? No przygotowałem sobie wszystkie ofensywne zaklęcia. No kolego, czekam tylko na twoje pojawienie się. Tutaj jesteś! Tu się ukryłeś! Niegodziwcze. Cholera. Dobra. O cholera! No dobra, po mnie chyba będzie, chyba będzie po mnie. Nie lubię gości z lancami. Wybitnie ich nie lubię. Bardzo, 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 bardzo. Ej, bo mnie zepchniesz do dołu zaraz. Dobra, dwa łyki. Dwa. Od razu, od razu. Dwa, pięknie. I teraz mój cios. No działa. Działa bardzo dobrze wręcz, bym powiedział. Okej, staminka. A może nie czekajmy. Oni nie lubią, jak ktoś gra odważnie. Gdzie... Gdzie mi spieprzasz? Gdzie uciekasz?
Nie ma takiego uciekania. O kurde, aha, bo tam masz jeszcze do pomocników. Okej. W sumie to aż takie głupie z twojej strony nie było, ale to jest ciemno, ja tu naprawdę nic nie widzę. Srebrny talizman, 5 sztuk. Dobra, jacyś łucznicy, już mi się nie podoba, już trzeba zawrócić. Ej, klątwa? Tam jest tyle klątwy? O kurde, nie, to ja tam nie schodzę. Sorry, ziomuś, ale musisz tu do mnie wejść. Nie, naprawdę. Ewentualnie mogę postrzelać. Delikatnie, ale tam jest tyle klątwy, że ja tam po prostu nie zejdę. No mam co prawda odpowiedni pierścień, mógłbym to zrobić, ale kurde. Wchodząc w ten mrok, który przesłania wszystko, jestem, kurczę, zarażony klątwą, więc nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Jak to będzie mimikra, to się obrażę na grę. Na szczęście nie. Żar ascezy, 2 sztuki. Kurczę, no ale klątwa mnie zabije, jak ją przyjmę na klatę, no. Cholera, trzeba coś zmienić. Wyposażenie. No dobra, kamienny. Zwiększa odporność na klątwy, ale mało, kurde. O shit! Który? Który jest taki twardy i się zbliżył? Na tyle, żeby wymierzyć mi strzał strzałą. A ty, świnio. Dobra, spokojnie. Lubisz mrok? Bo mam go w nadmiarze. Specially for you. Specjalnie dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 bo wiem, że co drugi strzał się musisz otrząsnąć. Więc spokojnie, spokojnie, nawet nie zdążysz się zbliżyć. No dobra. Mam już ten pierścień na sobie? Już go ubrałem? Nie, jeszcze nie. O shit. No to było za blisko. Zdecydowanie, koleś. Zdecydowanie. Ej, moment, moment. Ale taki sam znacznik miałem, kiedy... miałem w ekwipunku, a dokładniej w ręku... włócznie Jorga. Ej, co, co jest? Why the hell? Czemu? Czemu to jest twoją praktyką, że nagle jesteś ożywiany? Nie, no nie podoba mi się. Wcale, wcale. Dobra, mam pierścień. Spróbujmy zejść. Zobaczmy, jak szybko będę zarażany tą klątwą. Cholera, nie aż tak znowu szybko. Dobra, może mi się uda dojść do źródła klątwy i ją zniwelować. To jest przejście? Nie. Dobra, klątwa w połowie. Już warto chyba wrócić na górę. Żeby to spadło do zera. A, cholera, jeszcze ty, sorki, zapomniałem. To zapraszam ciebie też na górę. Tam będziemy mogli w spokoju bezpiecznie powalczyć sobie. No a tam wysadzaj dowoli coś za mną. Ważne jest to, co jest przede mną, o kurde. Ale ataki ma fajne. Takie niestandardowe bardzo. Dobra, jeden cios. I drugi, czyżby kończący. Tak jest, dobra. To może nie sprintem jeszcze? Jeszcze nie? Póki klątwa nam nade mną nie ciąży. Dobra, no to teraz. Pełen but, pełen but, pełen but. Jeszcze niżej, ale fajnie byłabym widział, gdzie biegnę. Dobra, ale głęboko zszedł. Dobra, wiesz co? Sorry, ale naprawdę nie mam na ciebie czasu teraz. Czas jest tylko na ciebie. Kurde, życie w pełni. Co za szuja. Ej. Ej, wbijaj tego klina. Tak, oczywiście, że tak. Może o tutaj chodzi, może to spowoduje, że tej klątwy tu nie będzie. No bo gangbang urządzili, no bo gangbang. Ale jeszcze może to przeżyję, jeżeli uda mi się uciec od klątwy. Ej, tu już nie ma klątwy. No a to teraz tylko się napić. Dwa łyki. Tak jest, dobra, no i zapraszam. O kurde, albo jeszcze wiesz co, może jeszcze lepiej nie. Ale opłaciło się wypuścić. O kurde, o kurde. No dobra. Ciężki przeciwnik. Ach, kurde, i rzuca jeszcze. Oj, ty, no na domiar złego. Oczywiście, tak, no pewnie. Ale mam nadzieję, że teraz nie będzie już się wskrzeszał samoistnie, kiedy rozwaliłem figurkę. Dobra, zapraszam wszystkich po kolei. No ty możesz przyjść pierwszy. Tak właściwie, wiesz co, jeszcze nawet na dystans ci raz dziabnę. Albo nie. A może skokiem? Kurde, chybiony, oczywiście. No, ale taka riposta jak najbardziej w cenie. Okej, kumple już są, tak? Rozumiem.
Dobra, ty padniesz na strzał, ale mocny strzał. Dobra. Ej, chodź w sumie. O kurde, kto mnie trafił teraz? A, o tamten ma łuk, cholera. Dobra, dwie. No bo coś mi zaraz jeszcze rozwali, nie wierzę. Oj, trafiłem, ale chyba się obronił. No kurde. Daj już spokój. O shit, o shit. Dobra. Chowaj się tutaj za winklem. Klejnot raz. Niestety tylko raz, póki co. No kurde. A może tak, faktycznie. Dobra, to nie było wcale takie głupie. Ale ten już się uleczy. Ej kurde, a ty? Aha, ty będziesz rzucał. Ty kurcze mendo. Dobra, masz dwa strzały. Klejnot. No klejnot, już go no używaj go już, no. No i zabił, no. Pospolicie. Cholera, dobra, ale... W następnym odcinku tutaj przebiegniemy. I zasięgniemy należytej zemsty. No bo poza tym jeszcze tam fragment duszy mi został, mam nadzieję, do podniesienia. No dobra, ale kochani, w tym miejscu kończę ten odcinek, więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Żegnam się z wami, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! A jeszcze na łapkę się załapiecie. Hehehe, pa pa!